Tadek, bo cię kopnę w zadek. Nie śpi. Tadek, nie warto spać na warcie. Tadek. Pospałeś, co? To teraz trzeba lasu bronić. Przed wiatrem chyba. Co tam masz? Właśnie nie mogę się zdecydować. To jest ładne. Obie są ładne. No, to też ciekawe. Obie są ciekawe. No, ta ma długie włosy. Obie mają długie włosy. Ciężko, ciężko. Stój, kto jedzie! Rewolucja! Hasło! Hasło! Lenin! Super. Super. Dobry wieczór! A, no teraz już dobry! Dobry, dobry! A gdzie samolot zgubiłeś? Niedaleko. Władysław. Zofia. Bardzo mi miło. Zofia. Janek. Basia. Władysław. Zofia. Jan. Basia. Przywiozłem posiłki. To dobrze, bo my głodni. Ładne posiłki. Co będziemy stali? No. Radiowywiad. Cytadela. Dajcie go na wóz. Łukasz. Na plecy. Jazda! Wiesz, co to jest? Witamy wśród żywych. Samolot ukryty? Tak. Jutro będzie jak nowy. Nie mamy tyle czasu. Konie nie spadają. Czekajcie na znak. My ich okrążymy.
ucieczkę. Śpion! Korokiewiec! Gdzie działaś? To jest, suka! Tak, da? No, хорошо. Spokojnie, sami swoi. Ten ty. Wszystko w porządku? Tak. Nie potrzebuje pani pomocy z tymi gołębiami? Moglibyśmy się zabrać do Warszawy. Bolszewicy cięli wszystkie drogi. Dobra. Mam pewien pomysł. Ktoś z was mówi po rosyjsku? No ja. A co? No to przebieraj się, będziesz bolszewikiem. Świetny pomysł. Dobra. Idzie pan! Komandire na nasza! Dajcie nam nie łóżko! Miesiąc na fronta! Вот краса. Краса то. О, вот краса. Дура. Иди сюда. Смотри, что командир будет. О! Давай, давай. Ты, пенькни. O, gierój! O, mnie uda się. Na ziemię! Ty widzę! Daj się da. Dobot! Бери. Стреляй! Бери! Бери, бери! Бери! Держи в руку, не бойся! Стреляй! Ну что ты делаешь? Теперь ты. Стреляй! Герой, офицер!
Сувенир. Сюдмы полкуан в острож. Уле! Уле! Strzela. W tym momencie nasze drogi się rozchodzą. Spróbuję naprawić samolot. Powodzenia. Zawijaj kupę. Powodzenia. Wiedziałam, że tak będzie. To mają być te posiłki? Bolszewicy złapali jednego z waszych. Torturowali go, więc pewnie wiedzą już, gdzie jesteście. Ilu ich jest i gdzie są dokładnie?
No. Słucham. Tu. Trzy plutony strzelców, dwie armaty potiłówki mają kozaków kubańskich. Bardzo dobrze uzbrojeni, zaprowiantowani. Morale wysokie. Dziękuję pani. To pięknie. My mamy dostarczyć ważny meldunek do Warszawy, ale chcieliśmy was ostrzec. Dziękuję. Bardzo to miło z waszej strony. Naprawdę. Doceniam. Tylko, że ja nie mam kim walczyć. No proszę się rozejrzeć, sierżancie. Śmiało. Niech pani się dobrze przyjrzy. Tym niedobitkom. Przecież to jest zbieranina z czterech pułków. Cofamy się od miesiąca. A wy chcecie do Warszawy. Ale obawiam się, że tam nie dotrzecie. Bo jeżeli oni są tutaj i idą tędy, w naszą stronę, to znaczy, że jedyny most na Wiśle jest odcięty. Ale oni nie wiedzą, że my wiemy. Poznajesz tych na toczące? Zgubili gdzieś konnych. Bijemy? Bijemy. Ten na wozie jest mój. Będzie żył. Tadek. Bierzmy go. Do okopu. Tadek, obudź się. Hej, hej, obudź się! Ola, broń! Ostatnia! Drugi wier, ja pomać! Przebierańcu! Ola.
За что боретесь, поляки? А? За co walczycie, Polaki? За вольность, а вы? За свободу. За honor. Widać, każdy walczy o to, czego mu brakuje, zdrajco. Widzę, że beze mnie nie dajecie sobie rady. Tęskniliście? Droga na Warszawę czysta. Co to ma być? Panie porucznik. Z otwartymi ramionami witam oficera wywiadu frontowego. Mam ważny meldunek. Klucz szyfrowy. Drodzy Państwo, przerwijcie proszę pracę. Musimy zmienić nasze radiostacje na częstotliwość bolszewicką i nadawać przez 24 godziny tekst Morsem. Zagłuszymy ich. Lenin, Stalin, Tuchaczewski. 450 kilometrów frontu, które ma być głuche i ślepe. Tomek, wiesz, że mamy tylko jedną zmianę? Wszak chłopaki mają nadawać przez 24 godziny. Cały czas w jednej pozycji, cały czas szyfrować. Czy to jest to wytulne? Już nikt tyle nie będzie stukał. To zemdleją. Jeden upadnie, ja usiądę. Drugi upadnie, ty usiądziesz. Trzeci, Franek. To jest nasza bitwa. Nasza. Panie i panowie, zrozumieliście rozkaz? Każdą przerwę w nadawaniu wykorzystają Rosjanie i zawrócą swoje wojska. Wiecie, co się stanie, kiedy bolszewicy wejdą do Warszawy? Wiecie, jakie są przesłanki z frontu? Mężczyźni będą wieszani, kobiety gwałcone, a kościoły i wsie palone. Jesteśmy radiowywiadem. Nikt nawet nie usłyszy o naszej akcji. No, może za 100 lat. Ale pomyślcie, ile razy w historii nadarzała się okazja, żeby to profesorowie, studenci, radiowcy wygrali wojnę. To co? Może spróbujemy? Panie kapitanie, Kraków melduje gotowość. Poznań gotów. Dziękuję. Katowice fertyś. Dziękuję. Prędkość gotowa. Górolesie się pytają, co mu tak krótko. Dobrze. To do pracy. Że jak to się uda, sam Piłsudski da wam medal. A właściwie to, co wy tam im nadawaliście? Ha 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 ha!
Proszę panowie. Jeszcze raz, co? Na początku było słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga i wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. Z tego, co się nie stało, w nim było życie. A życie było słowem.